I z panem. Bo ja logicznie myśląc, wpuściłbym ten samochód, stanąłby sobie na poboczu, nie zagrażalibyśmy ruchu, przepisom ruchu drogowego i byłaby piękna, kulturalna rozmowa. Pan powoduje zagrożenie ruchu drogowego swoimi ambicjami i swoim uniesionym po prostu. Proszę pana, to pan jest dla nas, nie my dla pana. Macie rozkaz, żeby prowokację tworzyć? Czy jest funkcjonariusz z 20-letnim stażem? To jak jest 20-letnim stażem, to wie, na czym polega praca. Jaki jest problem? Tam stoi komendant miejski. Komendant miejski zabronił wpuszczenia tego samochodu na teren. A co jest podstawą? Ja nie wiem, proszę pana, jak pan służy w służbach mundurowych, to pan wie, jak to działa, tak? Blokuje pan dojazd, Tak, tylko że tam stoi tłum ludzi. Ja nie wiem, co to jest za kierowca, co on ma zamiar zrobić i nie wie, kto pozwoli, żeby wjechał w ten tłum ludzi, tak? Dobra, panowie, aj, halo. Ja nie jestem dowódcą tego. Odchodzimy delikatnie. Odejdźcie delikatnie. Proszę, odejdźcie delikatnie. 2-3 metry, bardzo proszę. Chodzi o sprzęt nagłaśniający. Nie chcą wpuścić sprzętu nagłaśniającego. Zablokowali drogę. To jest czysta prowokacja. Proszę odejść. Bardzo proszę. No to już dzwonię do komendanta i jak on tylko pozwoli, to już to jest ten. Tylko fajnie by było, jak wy coś uzgadniacie, żeby nam to przekazywać, bo ci ludzie się na nas wyżywają, tak? No to szkoda, że nikt do nas nie zadzwoni. Przepraszam bardzo proszę, zero live'ów, wszyscy idą do parku, muzyka przyjedzie, bardzo proszę, dobrze? Jako organizator bardzo proszę wszystkich do parku, zero live'ów. Proszę iść do parku, my sobie tu poradzimy. Proszę do parku, bardzo proszę do parku, muzyka będzie, my wszystko ogarniemy. Jest naturalnie, tam nie wjeżdżamy. Dzięki, idzie serdecznie. Który strój będzie wchodzić? Nie potrzebują Mają rozkazy od komendanta wojewódzkiego, żeby nie wpuszczać właśnie tego samochodu z nagłośnieniem. Bardzo gorąco proszę, idziemy do parku. Siadamy, bawimy się, my resztę załatwimy. Bez widowni, bez niczego, dobra? Dobra, słuchajcie, pełna kultura, bo to można koniecznie przenieść. Poprosimy, przyjacielu, na razie bar, pakujemy się do parku. Zajmujcie miejsce, czekajcie spokojnie. Jest wszystko załatwione. Dziękujemy serdecznie za to. Wolna Polska! Jeszcze Polska nie zginęła! Pochód bardzo długi, jeszcze ludzie dochodzą. Już jakieś pół godziny, jak pierwsi tutaj byli. Także parę tysięcy ludzi jest na pewno. Żeby to się rozlało po całej Polsce, żeby ludzie wreszcie zaczęli myśleć, choć trochę samodzielnie. Żeby zaczęli się bronić przed tym systemem. Systemem likwidacji wszystkiego, co polskie. Nie może się rozwijać nic, co polskie. Klasa średnia, zawsze się dziwiłem, dlaczego nie rozwijałem klasy średniej. No już mamy po tylu latach odpowiedź, dlaczego klasa średnia nie mogła się rozwijać, dlaczego żadne technologie, patenty mądrych ludzi, mądrych Polaków nie mogły się przebić. Grafen,
wiele innych technologii. Rozkwity też, prawdopodobnie chyba już przejęte przez Japończyków. Także program jest jeden. Przejęcie Polski przez nację, która chce nam stworzyć apartheid w Polsce. Rządy mniejszości nad większością, nad narodem polskim. Musimy bronić się. Najważniejsza wolność. Żyć w wolnym kraju, a nie w okupowanym kraju. Ja chcę sam decydować o własnym losie, o losie moich dzieci, wnuków. A oni nam tutaj szykują niewolnictwo. Atak na Polskę postępuje. Ten walec zniszczenia się toczy ciągle. Niszczą górnictwo, energetykę. A Krzysiek jest? Nie. Krzysiek. Nie ma Krzyśka. Niszczą nam wszystko. Wszystko, co polskie, co mogłoby przynieść rozwój Polski, dobrobyt dla Polaków. Nie dopuszczają niczego. Program uwłaszczenia to jest podstawa na zasobach naturalnych, żeby naród polski przetrwał. Chociaż znam sytuację, trzeba się przyjrzeć, gdzie jest my się zapisaliśmy. Sewo. Bo te złoże to jest. No, trzeba powiedzieć, dlatego tu jesteśmy, żeby powiedzieć coś o zasobach. Pod skrzydłami centrum zrobiliśmy nagranie i Szlachtowicz tam ze mną zrobił. Nie wiem, drugi wywiad. Tak, temu też pytał. Michał, chodźcie tutaj! To trzeba podnosić, że to na każdym sejmikach to bada. Tak. Oni mają zdefiniować, gdzie mają pole, gdzie mają majątek i tym się zaopiekować. To jest przejęcie kontroli na zasadzie. Dzień dobry. Miło mi poznać tam z internetu. Bogdan Isto, Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Może pani słyszała? Na pewno, oczywiście. Walczymy o uwłaszczenie Polaków na zasoby. Bardzo dobrą robotę robicie. Mogę nagrać? Jeszcze świadomość mam taką. Ja też muszę przyznać, że zdobyłam tą świadomość na krok po kroku. No to jest ukrywane. To się nie mówi. Skrzętnie ukrywane. Zdała się a propos świadomości za ktoś do głosu. Do czego? Do głosu tutaj. Nikt mnie o to nie poprosił, ja tam nie wiem. Trzeba samemu. Trzeba samemu. Mądry człowiek dwie minuty, minutę powie, jak nie to na nie wiem, komu się trzeba zapisywać. Gdzieś trzeba... tutaj też, bo ja też jestem nie tak sam. Jak będziesz zapisywał, to mnie też zapisz. Będzie Thank you.
Nie było widać banera Zasoby Naturalne. Nie. To może jeszcze idą. Może jeszcze idą. To co, tego nagłośnili, a nie puścili? Co? No na razie nie, ale razie. Powiedział, żeby się wycofać, że to załatwi. Kto? No tamten organizator. Szczepan. No i tak prowokują. No, komendant główny wydał im rozkaz, że nie wolno wpuszczać tego samochodu. To musieli inny mieć. No przeniosą, jak będzie trzeba. Przeniosą. No jest. No chyba nie będzie już. 5000 może będzie, co? No, chyba tak. Trudno to tak określić, cały czas idę. Czerwoną! Piękne miejsce, Dolina Czechstawów. To jest jeden z Czechstawów, tam w oddali widać drugi. Piękne miejsce. O, mam się. Tam w oddali widać, jak ludzie jeszcze dochodzą. Ten sznur musiał się ciągnąć przez pół Katowic. Chodź tu, Inka, chodź tu do nas, chodź. Inka, chodź. Weźcie tutaj, to pod tą. Jezu Maryjo, kocham Was, ochraniajcie nam swoje miłosierdzie. Kamraci. Cześć, kamrat, pierwszy cię lubię. Popuść.
Jak się czujesz przeze mnie obrażony, to serdecznie, publicznie przepraszam za wszystkie niepełnienia i wypływy. I powiem ci tak, jakby ktoś ci chciał krzywdę zrobić, ja trzymaj się, powiem ci tak, nie mam problemu z tym, wystarczy, jak będziemy stali ramię w ramię, będziemy ryzykować po ramię. W tych czasach nie byłbym taki pewny. Ale według prawo, jak przyjedziesz na mój podrzeg, to powiedz tak. Słuchajcie, trochę nie mówię o szańskim, ale jedno jest to. To jest nie idę na rano. A to się to. To jest mój. Proszę. Super wygląda, nie tak, bo nie płacę. Ale spotkanie, no, kurczę. No, trzeba, no to cud. Trzeba. Nie, cudów nie ma. Cudów nie ma cudów. Nie ma. Byłeś na tym? Byłem tam. Byłeś? No. Bo się sam zastanawiałem, jak się rozłożyć. Czy jechać najpierw tu, czy tam? No, ja tam byłem, ale później tu podjechałem autem, bo... No, a ja tą znajomą spotkałem. Cześć, to tamto. I... Hania też jest. Sporo ludzi. No, dużo, a ja jestem, że tak powiem, w trakcie kopiowania tego wszystkiego i będę to rozsyłał wszystkim. No, miałeś to, tam posłać. Wiem, bo nie zdążyłem tego zrobić. Bo czasami jak ja to robię, to mnie przez szlak trafi. Nie idzie czytać. Ole się. Idę tam do znajomych. Chcesz coś powiedzieć? Co, a co, nagrywasz coś? No, można powiedzieć coś. Witamy naszego kolegi. No, witam serdecznie. Chciałem tylko powiedzieć, że myślałem, że będzie nas jeszcze więcej niż nas jest. Jest nas tak bardzo dużo, aczkolwiek myślę, że świadomość rośnie, widać w narodzie. Być może, bo ja sam nie wiem, do czego to dojdzie. Ludzie sobie nie dadzą wmówić jakichś kolejnych fal, jakichś kolejnych lockdownów, bo z nieoficjalnej informacji ja na przykład wiem, że 28 ma być totalny lockdown w sierpniu. Ale czy to jest prawda? Musimy się bronić przed tym. Bo ja to dostałem z informacji różnych, dziwnych, w związku z tym, że niektórzy ludzie chyba mnie zaczynają lubić z racji tego, że robię, bo ja już po prostu... Od samego początku, jak to się zaczęło, ten cały cyrk, powiedziałem, do czego to wszystko będzie zmierzać. Policjanci, z którymi rozmawiałem, mówili, że teraz są w pracy, ale po południu są z nami. No. Ja im powiedziałem, żeby się zastanowili jak najszybciej, bo za chwilę to już pandemia możemy nie będzie, dwa tygodnie. Nie będzie nawet możliwości jakiejkolwiek reakcji. Nawet szybciej. No ale totalnie dwa tygodnie pandemię można skończyć. Oczywiście, lecząc ludzi. Tak, a pozwalając lekarzom leczyć, a izby lekarskie wyłączyć wszystkiego. Tak. I wtedy zaczynamy leczyć. Tak. W Kanadzie kilka dni temu Sąd Najwyższy wydał wyrok. Młodzieniec był na imprezie, gdzie było 11 osób, a do 10 wolno było. I dostał mandat $1,200 kanadyjskich, poszedł z tym do sądu. I sąd kanadyjski zadał pytanie do korony królewskiej brytyjskiej, bo oni są nad nimi, żeby dali dowód na istnienie wirusa CH19. No nie ma. Nie dali, bo nie byli w stanie. I sąd kanadyjski najwyższy zniósł wszystkie restrykcje pandemiczne. Ale ja powiem o sobie. Diagnozują mi nowotwór płuca, tak? Ja jestem po czymś takim. Zdjęcie rentgenowskie. Następnie robię mi tomografię
dają mi kartę Dilo i gdzieś następuje jakiś tam miszmasz, że ja mam dopiero za 3 miesiące kolejny termin. I teraz tak, 3 centymetrowy guz zniknął po 3 miesiącach, stosując pewne środki, które mamy, że tak powiem, z tego całego naszego Sejmu Śląskiego i z Królewskich Ogrodów, tak? I mamy po prostu środki, które powodują to, że można sobie zdrowie, kondycję i odkwasić organizm, bo to jest bardzo ważne, żeby pH było odpowiednie. Już wielu ludziom Delvita pomogła. Tak, no, bardzo wielu, ale skończę. No, przepraszam. I teraz tak, ja mam potem diagnozy i musi być zakończone leczenie i dodatkowo mi robią PETA, czyli te całe napromieniowanie, że czuje się człowiek po Czernobylu. Pielęgniarka mi powiedziała, że to jest bardzo niebezpieczne badanie, no ale wiadomo, wyraża się zgodę w imię wyższych tych. Ja to tak przetrwałem. I co? Ja potem już żadnego leczenia nie mam, tak? 3 centymetry guz. A teraz rozmawiam z panią, która do mnie zadzwoniła, centymetrowy guz, a oni już jej chemioterapię z chcą dawać. Więc się zastanawiam, to tylko o to chodzi. Tak. O co tu chodzi? Wiecie, ile kosztuje jedna dawka chemii do żyły? Jedna dawka. 50 do 60 tysięcy. Ale nas wszystkich podatników to kosztuje. Tak. To są umowy z koncernami. Tak. Ja miałem nowotwór złośliwy płuca lewego. Wycięli mi go, ale to za późno, bo okazało się, że na wsadce mi kolejna wejścia. Ona się zmarła moja mama. Ale nowo to nie jest dziedziczny, jest metabolizm. W 1931 roku odprowadził niemiecki doktor naukowiec, dostał Nobla za odkrycie mechanizmu powstawania raka. Odkwaszenie organizmu jest pojawne. Ale zamykli to zaraz pod dywan. Dzięki wiedzy Jurka Zięby, Huberta Czerniaka, doktora Jaśkowskiego, Andrzeja Fydychowskiego, Andrzeja Kawki, kiedy dyktator. Dzięki nim wszystkim ja, facet po zawodówce, poradziłem sobie z nowotworem złośliwym, który rozszedł po organizmie. I w 2,5 roku poradziłem sobie. Jeśli ja to mogę zrobić, to może zrobić każdy. Ale im to jest nie na rękę. Ale takich jak my już jesteśmy więcej. I bardzo dobrze. Wczoraj Jurek Zięba był właśnie w Katowicach, w Galerii Wins. No teraz widać, ile warte jest życie ludzkie. Nie, dla nich nic. No dla nic. Tyle co ta maska, co ludzie. No o to chodzi właśnie. Nic. My, tyle, o to chodzi. My jesteśmy tylko... Proszę? Twarzy? Tak, to są dla mnie przeciwciała, że się wygadam do internetu. Bo mi naprawdę wisi to, kto słucha, kto nie słucha. Bo czasami to widzę, że oponentów jest też różnych i tak dalej. Nie chcę mi się nawet to zaglądać. Mam ochotę to powiedzieć, bo leży mi coś na sercu. Proszę bardzo. Ale czasami dobrze to robisz. Bardzo dobrze, także ludzie lubią cię słuchać. Ale język jest. Naprawdę, ja po prostu nie wiem. Wierszyki się też pisze różne jajcarskie, żeby to było śmieszne. Musi być. Dzisiaj też miałem w sklepie miałem spinę z ochroniarzem. Panie, bo pan maski nie ma. Ja mówię, bo nie noszę. Ale dlaczego pan nie nosi? Ja mówię, bo nie jestem idiotą, a jestem jeszcze chory w sieci. I ma ich brać na śmiechu i stało w sprawie jest. To sprawie jest. Przecież ja jestem chory psychicznie, dlatego nie noszę. Ale mi jakoś tak powiem. No to w sądzie, jak nie jest sprawa, sprawa z Michnikiem, w sądzie wychodzą, pokazują moje oświadczenie, ponieważ ja razem z kolegą mamy osobami założyliśmy Federację Księży, że nie interesuje nas ta demokracja fałszywa. Jesteśmy księcia i mamy duchy. I w tym momencie jest sytuacja tak. I w tym momencie sytuacja jest taka, że oni to moją wieczę uznali w sądzie, jako księstwo, i że ja podważam pandemię, bo oni to ruskim agentom. Księstwa są coś nowego. Trzeba oczywiście szukać. Dobra, idę do znajomych, gdzieś się tam. Na razie. No, na razie. To jest obraz tego, co jest ujawnione, jak to już było, i wdzięczność za proces. Nic nie da. Ale ja to nie trzymałem. Dużo osób było. Ale teraz taka. Poszli do cienia. Zwykły po prostu nie ważniejsze jest Piotrek, co z zasobami? Walczymy o zasoby. Zasobami, którymi zasobami? Te, które mamy pod lasami polskiej ziemi, węgiel,
produkcja wodoru z węgla. No to Tytko mówił bardzo dużo na ten temat. No to my właśnie. No ale to przecież... A miał być Kopeł u nas... Jest Tytko? Setki razy. Miał być. Nie ma go, nie mógł przyjechać dzisiaj. Więc no, szkoda. Jeszcze więcej można powiedzieć, no? Żeby mieli świadomość, o co jest walka. Dlaczego stworzenie bardzo wkrótce? To jest chyba oczywiste. No. Mogę nagrać, mogę cię pokazać. Słucham? Mogę cię pokazać. No tak, tylko ja już wyglądam jak po prostu z Czeczeni by być. No wszyscy tak. No ale ja wyjątkowo jestem cały brudny. Emisja. Piotr Korczarowski. Tak, bo to od tego. Ja się tym jakoś pomalowany tandetnie i się powróci strasznie. Bo mikrofon właśnie wygląda tak samo, nie? Planowana po tej reparacji. Ale to trzeba by... A, to jeszcze myślę. O właśnie, co to jest cały ten. Co wyjęcie, szybka korekta markerem i lecimy na antenę. Tak, cały. Ty Piotr, ty w Łodzi działasz, tak? Piotr, ty w Łodzi działasz, nie? Słucham? Łodzi, tak, Łodzi mamy. Mamy studio. No ale to jest... Co chwilę widzę twarze, które znam z TV lub gdzie gdzieś byłem i idę się przywitać. Ale wiesz kogo widziałem? Piotrek, walczymy o wolność, ale o zasoby też musimy ale walczyć i nie zapominać o zasobach, bo dobrze, bez własności... Mnie nie będziemy... trzeba przekonywać, no. Tylko ja pytam, co to znaczy walka o zasoby, bo ja wiem, że większość ludzi to guzik obchodzi, więc co tu walczyć? No to jedynie... Ludzie nie mają wiedzy, no to jest ukrywane, zamilczane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie tylko przez ten rząd. Przez wszystkie, kolejne, no, oczywiście. Rząd, ale no, ludzie to mają w nosie, może poza garstką tam właśnie górników, którzy realnie odczują, nie jak pozamykają kopalnie. Witam Piotra. Dzień dobry. Ty w okularach inaczej wygląda, rzeczy cholera nie poznałem, dopiero musiałem się rozprawić. To dobrze, to nie jest zamierzony efekt, ale... Dobry, to dobrze, pozytywnie. To dobrze, dlatego że... To już koniec relacji na dzisiaj, wystarczy. Tak, ojej, ja już dzisiaj umieram, jak się wody nie napiję, to po prostu... Piotrek, może byś zrobił jakiś wywiad, mamy stowarzyszenie... Jak się nazywa stowarzyszenie? OKO-PZN, Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. No od wielu lat walczymy o zasoby, uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych. No ja rozumiem, ale... Powołaliśmy zespoły parlamentarne, z posłem Sachajko w tej chwili działamy. I chcemy uwłaszczyć Polaków na zasoby. No dobrze, ale to propozycja jest taka. Wydelegujcie jedną osobę, która ładnie o tym opowie. No, Krzysztof Tytko. No to niech będzie i Tytko. Tylko, że my z Tytką już rozmawialiśmy nie raz. On już nie raz był u nas na kanale. Dawno go nie było. W Wałbrzychu był półtora roku temu może. No, tak. No i półtora roku, aż do Wałbrzycha pojechać. A wiele się wydarzyło. Likwidacja górnictwa, likwidacja kopalń. Ja przepraszam. Górnicy się zgadzają na wszystko, bo czekają na pieniądze, na 120 tysięcy odprawy. Krzysztof Tytko ma do mnie w ogóle nawet telefon. Ma maila, ma wszystko. Wystarczy, że zadzwoni i powie: Piotrek, słuchaj, jest sprawa, organizujemy się w Sejmie, coś tam. Czy możemy zrobić o tym program? Możemy, tylko u nas w Łodzi. Tam mamy studio. Ja mam do ciebie telefon. No dobrze, to ja się odezwę. No to obojętnie, który spadł. Zadzwońcie, zrobimy program. Dobra. Ja mam takie pytanie. Czy jeszcze będziesz się wybierał do Jaruzelskiej? No raczej nie, no raz byłem, no to po co więcej? No to dobrze, żeście poprawił. Nie, absolutnie się nie to, że poprawił. Ja uważam za bardzo ciekawą kobietę, niezwykle kulturalną, z przyjemnością do niej pojechałem. Ja nie mam żadnego problemu z tym, że jej ojciec był generałem. Dlatego, że jakby dzieci... Młodzi inaczej patrzy. Ale to nie o to chodzi. Inny pryzmat. Nie, to jest krótka piłka. Jak na przykład ojciec Kraśki był ambasadorem Moskwy i Kraśko jest czołowym dziennikarzem w Polsce, to mam z tym problem. Bo gdyby nie miał ojca resortowego, to by nie miał pozycji. A Jaruzelska co ma? Lewica ją 300 razy wpisuje na jakąś listę faszystów. Cały czas ma pod górkę. Z uczelni grożą, że ją zwolnią. Wykładów robić nie może. Ona teraz ten kanał złapała. Nie ma co jej żałować. A dlaczego? Przecież to jest... Ale jak miała kilkanaście lat. Ja zapierdalałem. Ja zapierdalałem, bo ja ciebie kochałem od 18 roku życia. Przez 7 lat, ojciec 31, a miedzi żeśmy robili. Ale to w każdym kraju jest takie rozmarstwienie. A w Wielkiej Brytanii co? Kto się rodzi w rodzinie królewskiej,
i cały naród mu służy. I nikt nawet nie pyta. Więc no tutaj nie sobie, no, mieliśmy taką władzę. Tam jest monarchia, wiesz, tam jest, oni mają po prostu pierdolca. 14 lat ja byłem. Ja wiem, no wiem, ale to... I wiem, po prostu tak, tak jest. No dobra, nie musi być monarchia. Jak żyje rodzina Putina? Jak żyje rodzina Łukaszenki? To są multimiliarderzy. Więc to nie ma znaczenia, no po prostu widać narodom to nie przeszkadza. Więc ja jakby nie mam z tym problemu. Mało tego, jakby była córką samego Hitlera, a była taką osobą, jaką jest, też nie miałby z tym problemu. Bo to jest tylko wtedy problem, jak ojciec się realnie przyczyni do kariery dziecka. Że dziecko jest beztalenciem kompletnym, tak jak to często bywa w jakichś na przykład rodzinach aktorskich, a jest cały czas eksponowany przed kamerą, jest w elicie warszawskiej, mimo że jest beznadziejny. Dlatego, że rodzice. Natomiast ona sobie żyje tak w miarę, nie wiem czy skromnie, no byłem u niej w tym domu. No jest to jakaś willa, ale to nie jest pałac absolutnie. Remontowała go, bo był w stanie strasznym. I u mnie w programie była i mówicie, że nie przeprosiła za ojca. Za ojca może nie przeprosiła, ale powiedziała, że ona była przerażona stanem wojennym, że ona, jako Monika Jaruzelska, przeprosiła ofiarę tego stanu, że bardzo na tym ubolewa, że się z kilkoma osobami spotkała, rozmawiała w cztery oczy i że to bardzo przeżywa. Więc nie chodzi nawet o to, czy ja to kupuję, czy to jest bardzo szczere, czy nie. Ale większość tej warszawskiej elity to ma taką pogardę i arogancję, że oni raczej na takie rzeczy reagują, co mi podchodzi, co mi w ogóle da, no dupie, no to spadaj. A ona nie odwrotnie, ona jest właśnie taka, że ja po prostu bardzo cenię za to, a z nią można rozmawiać. No i warszawskich w ogóle nawet nie ma dyskusji. Żadne. Oni wiedzą, my jesteśmy prowincja, my jesteśmy chamy, nie ma z nami rozmowy. No może nie leci daleko, ale daj Bóg, żeby więcej właśnie resortowych dzieci było takich jak ona. Żeby Monika Olejnik, Lis i tam inni byli tacy jak Jaruzelska. To naprawdę z Bogiem sprawa. Bo to są kanalie, a ona nic w życiu nikomu nie zrobiła i nie widzę jakoś szczególnie, żeby jakichś milionów się dorobiła na... Może ona jest taki fajny, żeński rodzaj. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, że ja w ogóle mam wrażenie, bo z nią rozmawiałem o tym, że przecież właśnie wielu wylądowało miękko, a na nią co jakiś czas są różnego rodzaju ataki. To jest dla mnie podobna sytuacja, jak Bogdana Porębę kojarzycie, reżysera. Wspaniały człowiek, ale był w PZP, że jako jeden z ostatnich głosował przeciwko rozwiązaniu PZP-u. Czyli był generalnie po stronie komuchów, chociaż ja go kocham jako człowieka. Nie mam z tym problemu, że był w PZP. Ale po 89 roku wszyscy zaczęli robić akcję w stylu gramy do jednej bramki, atakujemy Porębę, że to komu. I kiedyś widzę reportaż TVN-u, jak Leszek Miller się wypowiada po Kongresie Narodowców, że no tak, no może narodowcy się zebrali, ale no jednak Bogdan Poręba, komunista i coś tam. A Miller, no Miller, pierwszy człowiek PZP. Z Jaruzelską jest podobnie, że stare komuchy ją wskazują palcem i mówią, to jest córka generała, to jest Jaruzelski, bo chcą odwrócić uwagę jak najdalej od siebie. To tak. My musimy... No tak, ale to pełna zgoda. No, a jak możemy popierać? No, ale słuchajcie, ale a nie przeciw. No raczej ale powiem wam tak, no gdyby moim, nie wiem, ojcem był Stalin czy Bandera, to nawet gdybym uważał się za polskiego patriota, to i tak od ojca bym się miał. No nie oczekujcie od dziecka, że się wyrzeknie ojca, tym bardziej, że ojciec dla niego zawsze. No to co, to... To jest kwestia tego, jak ona po prostu teraz podchodzi, a moim zdaniem... No. Nie wiem, czy tam jest takie dalej radykalny, bo po prostu bum bum. Wiesz, ten radykalizm trochę jest. Ale zwróćcie, ja nie chcę jej specjalnie jakoś bronić, chociaż mówię, uważam ją za naprawdę kulturalną, taką bardzo inteligentną kobietę. Sam fakt, że ona w ogóle rozmawia z